pszczoły na dachu sobie dobrze poradzą, tym bardziej tu w tym miejscu. Dach jest zielony, ta temperatura też, która się tu utrzymuje, nie będzie tak znacząco wpływała, że te pszczoły się będą gotować, czy się coś z nimi będzie działo. Wodę sobie znajdą, nawet tutaj świetnie widać, że kwiaty, które są tu posadzone, te roślinki są oblatywane w tej chwili przez pszczoły, także żadnych obaw nie mamy, czy one sobie tu poradzą. Są różne pszczoły, ale to nie jest tak, że to jest pszczoła dachowa, to jest pszczoła kraińska, którą u nas w naszym terenie akurat z taką pszczołą pracujemy, z nią gospodarujemy. To miód oczywiście jest szansa, tu w pobliżu są ogródki działkowe, więc wiosna będzie na pewno zapewniona. No i w tej chwili kwitnie lipa, przy lipie też występuje spać, także myślę, że o miód nie trzeba tutaj się martwić. Pszczoły oczywiście powinny być chronione, ale powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na pszczoły dzikie, bo pszczoła miodna niejednokrotnie jest przez pszczelarzy, pszczelarze o nią dbają, niejednokrotnie jest dość duże przepszczelenie, jeśli chodzi o pszczoły miodne, ale jak najbardziej o pszczołę taką, o dzikie zapylacze trzeba dbać, powinniśmy wieszać domki dla owadów i powinniśmy się starać, żeby stosować te środki ochrony roślin z tym, co jest na etykiecie napisane, żeby nie robić oprysków w czasie lotu pszczół, w czasie, kiedy rośliny kwitną. W uli będzie 5 rodzin pszczelich, w ulu potrafi być 70 tysięcy owadów, także łatwo sobie policzyć. No 5 uli myślę, że to jest taka ilość, z której już tu miasto też będzie miało i miód i będzie dobrze przy tym gospodarować.